No to pokaż, co złowiłeś na rynku u moslemów. Tak. Zrobię zbliżenie rybki. A teraz rybka będzie przygotowywana do zjedzenia dzisiaj na kolacyjkę w naszym domku. Pierwszy etap czyszczenia. Ale potem takie to smaczne. To ma 3 kg. Teraz dobrze za nimi. Oj. Okrutna część działania podzielona na część. Nie jadamy, w związku z tym poczęstujemy krabiki. Dlatego ryba jest ubierana nad morze. To wszystko później wyrzucanie, czego my nie jadamy. Natychmiast zjadają inne żyjątka. Małe rybki, krabiki, dla których to na pewno jest wielki przysmak i taki zupełnie niespodziewany, niespodzianka. Nie muszą szukać, mają gotowe danie. I pierwsze pukanie w środowisku nad rannem rybki. Dopiero później będzie wkrótce. W trzecim domku, który tymczasowo jest nas, będziemy jeść tam rybę. Pokaż się kamerce, ty też, nie tylko ryba. Ja ciężko pracuję na razie. Ja w ogóle jest ciężko do ciebie. Pokaż, jak karmisz krabiki. Daleko, no bo to takie duże jest. Dzielisz to co w środku. Wiesz co, może nie dziel, bo się skaleczysz i skończymy w szpitalu. Duże ryby sobie z tym i kraby poradzą. Wrzuć to w całości. To rzucam. Mhm, tak, widzę łapki, które to zabierają. Przecież wystarczy, to jest większe od nich razem. A to co teraz robisz, to dla kogo? I słusznie, bo cała reszta i tak się przyda komuś innemu. No, dalsze losy ryby pokażemy przy patelni. Taka to jest moja praca, to czyścić po
posolić leciutko, poporcjować. Część zjemy dzisiaj na kolację, a część jutro. Tak. I dylemat, ile zjemy dzisiaj, ile jutro. Tak, tak. I trudne decyzje. Teraz tak. Tak? Nagrywasz. Jak kroję bazylię. Kroiłam czosnek, paprykę i pomidory, to nic. Takich świństw nie mogę pokazywać. Tak. Ale to już jest końcówka. A pokaż, co jest pokrojone tak, w kuchni. Tak, przejdźmy do kuchni. Tu już są nakrojone różne przyprawy. Czosnek. Tutaj. Chili ostre. Małe i papryka też ostra. I pomidorek. Tutaj. Dwa chyba, albo trzy. Mamy miłą atmosferkę. Zaraz będziemy robili rybę. Prawda, Pęcia? Zresztą wszędzie są imprezki dzisiaj. Końcu piątek. Piątek przed a ja się zabieram. Jutro można się wyspać. Tak, a ja się zabieram za robienie rybki. Patelnia się zgrzeje. A ja szukam rybki w naszej lodówce. Gdzie? Jak i zwykle najwięcej piwa, ale i też jest ryba. O, nie ja! Będziemy robili. Teraz najbardziej interesująca mnie część, poza jedzeniem oczywiście, ta smażeniem. Ta cała rybka, która tam była, Barbara, to jest całość? Nie, to jest połowa tej rybki, nie? Tak, to jest połowa. To już mamy rozgrzaną patelnię i robimy rybę. Wrzucając powolutku to, co byśmy chcieli. Czyli przede wszystkim rybę. Tak. Wow! Na fajnym oleju od Annelise. Tak, to jest olej od Annelise. Dobry olej, bo my używamy takiego, taniego, tutejszego. Ale ja nie jestem przekonana dobry. Co do tego, który jest lepszy. To już jest osolone? Tak, oczywiście. To Barbara przygotowała. Jedyny mój udział, osolenie. A to, że pokroiłam wszystkie warzywka, to nic. To coś tutaj. Tak, nie, to są rybki, to są warzywka. Tak. Dobra, teraz ja muszę to... Jeszcze jedno. No odwróć się, pokaż się na moment. No co się pokaż? Ja muszę pracować, ja nie mogę się pokazywać. Chyba jeszcze jeden do tego wejdzie. Taki. Na razie to jest tylko pieczone. Podpiekane. Ostro. No i się w dalszym ciągu pieczką. Ale odwróciłem je już. Już je odwróciłeś? No to ładnie wyglądają. Na razie tak, jeszcze tak ładnie niczego. Opalone, wygląda tak samo dobrze jak my. Zaczyna celebra różnych rzeczy. Pomidorek. To by spierczał, dodał takich różnych fajnych smaków. Nie wszystko, bo to jeszcze na drugą porcję musi być. Tak, bo my jesteśmy żarłowcy. Tak. Nie będę taki. Takie to. No. Dobra. To podstrzygniemy troszeczkę ostrą papryczką, żeby to weszło teraz. Przeszło, tak, żeby było spicy, odrobinę. A żeby sąsiadom popachniało, to biorę czosneczek. Tak, bo sąsiedzi właśnie grillują, to znaczy palą mięso. Ładnie.
No i trochę papryki. Garściami tutaj. Garściami, bo to nic nie kosztuje. Moja praca też nic nie kosztuje, więc no, można, Barbara, więc można garściami. O, tak, o. Ładnie, tak. Troszeczkę podsypiemy, żeby było bardziej aromatyczne, tak, bardziej czyli aromatyczne, to jest bazylia. Tak. Jak to teraz wygląda? Pokaż. No, super. Bo to jeszcze możemy pokazać, ale nie pokażemy, jak smakuje. Nie pokażemy. Niestety nie mamy tu białego wina, więc... Białą soda water. Wodą, tak troszeczkę. I to, żeby tak było, a w domku to się robi z białym winkiem, z białym dobrym winkiem. I to teraz musi troszeczkę przejść, bo ryba jest już upieczona, ale ona musi jeszcze ciągnąć to wszystko. A poza tym te dodatki muszą być zjadliwe, czyli muszą smakować, muszą przejść. Bądź uprzejmy tego już nie robić, to jest na jutro. Tej dużej barakudy. To jest na jutro i będzie także samosmaczne. Chcieliśmy to pokazać. Mam nadzieję, że będzie tak samo smaczne. Druga część. Hej. Tak to wygląda. Jest gotowe. Całkiem dobre. Ojej, zrób spojrzenie. Jaki kawałek byś chciała? Ładny. A jaki wy byście chcieli kawałek? Ja wiem, całość. Wow. Ja wiem jaki, golonkę. Zmieniłam nastrój na gorszy, żeby było widać pypkę. Wow! No tak, niestety. Oświetlenie jest potrzebne, bo byście za mało widzieli. Ale my i tak to wyłączymy za moment. Tak, tak, bo będziemy jeść w nastroju. Pozostanie sobie na troszkę później. Guten Appetit! Bye. Spotkamy się przy śniadanku. Jak? Jeśli to nie była trująca ryba. Być może się spotkamy. Takie smaczne. Naprawdę. Takie smaczne. Popatrz. Mogę, że jest smaczne. Zobacz. Nie mam czasu, bo jest. I muzyczka przed tym, to jest super. Z Radia RMF. Z Warszawy. Wasze zdrowie.